Ding, 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 cześć! Oj, się wyzdrożyliście. Spoko, spoko, to ja Chris Pearson. Słuchajcie, te piękne flagi na mojej buzi mówią jedno. Wiadomo, o co chodzi, żyje tym cała Polska i nie może tym nie żyć Chris Pearson, nie? Wiem, tu mi się po prostu flaga trochę nierówno zrobiła, bo po prostu kichnąłem, nie? I był zawsik. I słuchajcie, czeka nas wielka potyczka po prostu z wielkim, wiadomo, niedźwiedziem rosyjskim. Ja myślę, że im po prostu skopiemy to wielkie obosione. Ale myślę, że polska reprezentacja pokaże w końcu jaja i będzie po prostu szok, nie? Że po prostu to się coś stanie. To po prostu, to już koniec. Koniec żartowania z nas. Po prostu czuć nasze polskie twarde. Rosyjskie niby też takie duże. Ale czuć w środku się coś kolegi. Po prostu patrzcie. Doświadczenie i niech to będzie wróżba przed meczem. Troszkę się stukło, troszkę się naruszyło, ale po prostu się uśmiecha to jajo. Polskie jajo się śmieje i mówi do boju. Rosyjskie? A co to poleciało? Co to leci z jajka? Się Rosjanie po prostu rozlecą. I coś im tu pociekło na mój blat. I komu głupio? Komu głupia? I co będzie na meczu? Ja wam powiem, co będzie na meczu. I się po prostu zastanówcie. Na następnym mistrzostwa komunikacie. Kurde, wszystko se obrodziłem.